Rydzę. Rydzę pół godziny? No. Co ty jeszcze pół godziny z rydzami robić? Umyć? No, same rydzuchy. Nie ma znajdek, ale rydze są i wiedrące. Tak. Jeść. No i widzicie. Tak was witamy rydzami. Jesteśmy teraz pod Lidzbarkiem Warmińskim. I ogólnie naszym celem jest poszukiwanie na polach bitwy z 1807 roku, o której już wam opowiadałem. Na razie nam niezbyt idzie, nie znajdujemy niczego z tej bitwy, ale szukamy teraz w lesie, takie bardzo nietypowe miejsce. Myślę, że niebawem pojedziemy w miejsce takie już klasyczne bitwy i tam powinniśmy coś znaleźć. Także na razie rydzę. Jakie dobre będą. Mój panie. Weź mnie tam. Lisowa tabletka. Typowe. Coś tam ma Lechu. Coś znalazł. W tych warmińskich stronach. O, cywilne. Ty, ale to jest taki zwoje napoleońskich prawie, że... To jest po prostu strzemie, tylko tak no nie mogę do końca tego... No stare jest, powiem tobie tyle. Stare. Jest stare. To nie jest żadna druga wojna światowa, nie. To jest stare. To jest takie dosyć... No może byśmy pod te wojny mogli je nie? podpiąć na upartego. No strzemie, no. Kiedyś koń to było teraz jak samochód, nie? Więc no jest na pewno stare to strzemie. Na pewno bardzo stare. A czy to pod Napoleona coś tam podejdzie? Pod wojska napoleońskie? No, no fajne. Pierwszy trop. Tak. Balon? A, to może być podejrzany balon. Chyba balon. Ja, to jest balon. Zobacz. Fajnie. Na pewno szpiegi Putina. O. Ani chibi. Same niespodzianki. I tak sobie tutaj chodzimy. No może coś znajdziemy wreszcie. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Na razie działamy. Słuchajcie, bo ta bitwa pod Lidzbarkiem Warmińskim stoczona 10 czerwca 1807 roku jest bardzo ciekawą bitwą. Ja już o niej raz opowiadałem, ale tak o ogólnym tle tej bitwy. Natomiast teraz konkretnie o tej bitwie wam powiem, bo jest o czym opowiadać. Więc póki jeszcze nie znaleźliśmy czegoś ciekawego, póki nie nastąpił przełom, bo to strzemie, to powiedzmy sobie szczerze, niekoniecznie trzeba wiązać z tą bitwą, to opowiem wam, jak ta bitwa przebiegała, bo to jest bardzo ciekawy przebieg bitwy, bardzo ciekawa bitwa, w której Francuzi tak naprawdę ponieśli porażkę, natomiast zwycięstwo było po stronie Rosjan. Nietypowa bitwa, jak na czwartą koalicję antyfrancuską. Jak to z tą bitwą pod Lidzbarkiem Warmińskim wyglądało? Słuchajcie, Napoleon, cesarz Francuzów, bardzo nie lubił przegrywać bitew. A tutaj pod Lidzbarkiem Warmińskim wszystko wskazywało na to, że tę bitwę przegra. Dlaczego? Bo pod Lidzbarkiem Warmińskim jego przeciwnik, generał Bennigsen, który dowodził oddziałami rosyjskimi i pruskimi, miał około 80 tysięcy żołnierzy. Pod Lidzbark Napoleon w pierwszym momencie bitwy mógł podciągnąć zaledwie 60 tysięcy żołnierzy, czyli Rosjanie i Prusacy mieli przewagę wojska, ale także mieli przewagę terenu, ponieważ Bennigsen umocnił Lidzbark Warmiński, przygotował się do tej bitwy zawczasu. Więc Napoleon nie tylko nie miał przewagi wojska, ale także nie miał przewagi terenu i wiedział, że ta bitwa będzie prawdopodobnie przegrana. Dlatego też postanowił spóźnić się na bitwę, a ciężar dowodzenia zrzucić na swoich wariackich marszałków, przede wszystkim na Murata. Joachim Murat był synem francuskiego karczmarza, który wykorzystując możliwości, jakie dawała rewolucja, zamiast zalecanej przez ojca sukienki duchownej, wdział mundur oficerski Armii Republiki Francuskiej. W szeregach tej nowej obywatelskiej armii swą karierę związał ze wschodzącą gwiazdą generała Bonaparte. Pod rozkazami Napoleona Murat zasłynął jako organizator spektakularnych szarż kawaleryjskich. Pierwszy konsul uczynił Murata szwagrem, wydając za niego swą siostrę Karolinę Bonaparte. Od tego czasu kariera Murata, jako najbardziej zaufanego człowieka Napoleona, nabrała zawrotnej prędkości. Niestety, umiejętności Murata jako dowódcy wojskowego pozostawiały wiele do życzenia.
Nasz Joachim drogi do zwycięstwa upatrywał w kawaleryjskich szarżach na krechę. Jeśli, co często się zdarzało, owe szarże kończyły się porażką, wtedy marszałek Murat imał się najbardziej szczwanego posunięcia, jakie był w stanie wymyślić. Wycofywał pobitą kawalerię, na jej miejsce do ataku wysyłał piechotę, która ponownym frontalnym atakiem wiązała nieprzyjaciela, podczas gdy jego kawaleria starała się zajść od tyłu zajętego walką wroga. Tak właśnie Joachim Murat uczynił pod Heilsbergiem. Po pierwszych porannych sukcesach kawalerii francuskiej, która w natarciu na Lidzbark Warmiński opanowała wsie Łaniewo i Bobrownik, kawalerzyści Murata napotkali na zdecydowany opór sił rosyjskich, rozlokowanych na wzgórzach na wschód od Bobrownika. Opór, którego nie byli w stanie złamać. W tej sytuacji szwagier Napoleona nakazał atak piechoty na rosyjskie pozycje na wschód od Bobrownika, jednocześnie rzucając kawalerię na tyły zajętych walką Rosjan. Jak się okazało, generał Bennigsen, dowodzący siłami rosyjsko-pruskimi, też miał lunetę i też widział, co się dzieje, i kiedy kawalerzyści francuscy w próbie obejścia wroga przekraczali niewielki ciek wodny, na ich zdezorganizowane szeregi spadł atak rosyjskich dragonów i kirasjerów. Klęska francuskiej kawalerii była spektakularna i szala zwycięstwa w tej bitwie zaczęła przechylać się na stronę Rosjan. Wobec takiego obrotu spraw od godziny 14 bitwą zaczął dowodzić sam cesarz Francuzów, który zadbał o to, aby owa porażka Murata nie zamieniła się w klęskę Napoleona. Zobacz. Poka, poka. O, jak ładnie. Gała wystaje. No niestety nic z wojen napoleońskich, bo w to celujemy, widzicie? No podnieś, Krzychu. O, zamek. A cały, kompletny. No. Od Mausera 98. Pokaż. Gała prosta, nieścięta, czyli ma Mauser 98K, karabinek niemiecki. Mhm. Czyli 45 rok na pewno. Tu jest kupę takich, wiesz, łusek od Mausera, co nie? A, no to jest właśnie metalowy. Jak ktoś karabin zdekował, może Rosjanie go pokonali, wiesz, i ten zamek po prostu... No, ale wojen napoleońskich jak nie było, tak nie ma. Za to jest 45 rok. Walki tutaj w styczniu 1945 roku pod Heilsberg. Gratuluję. Dziękuję. A co tym razem? Łóżeczka. Od niezbędnika, co? O, był niezbędnik dwuczęściowy. A też niemiecki, co? Wiesz co? Jest tak spierniczony. Nie, pierwszowojenny. To jest niemiecki niezbędnik z pierwszej światowej wojny znowu. Tylko wiesz, sorty, to można poznać po tym zagięciu tutaj. Mm-hmm. Widzisz, takie tak, zagięcie. Tak, tak, tak. To jest pierwszowojenny niemiecki niezbędnik, czyli armii jeszcze cesarskiej z pierwszej wojny światowej. Ale podczas drugiej wojny światowej, wiesz, sorty z magazynów jeszcze cesarskich niemieckich się po prostu były używane. Jak mieli gdzieś jakiś zapas takich niezbędników, to dawali żołnierzom. Czyli ten niezbędnik może mieć coś wspólnego z tym zamkiem. Czyli niemiecki żołnierz z II wojny światowej miał niezbędnik z I wojny światowej swojego ojca. Tak. Po prostu. No. Aha. No nie jest jakieś duże, wiesz? No takie rozlane, nie? Może, mogą być jakieś łuski, naboje, coś takiego. Może ta łuska właśnie jest metalowa. O, jest. Masz dobra. Kawałek zapalnika od pocisku artyleryjskiego. Widzisz, tutaj jest? Tak. Się aż utleniło. Tak, to jest kawałek zapalnika, czyli ten nasz niemiaszek, ten twój niemiaszek, mm-hmm. chyba dostał tej tonka od ruskich. O, i zobaczcie, z krajem dróżki leśnej idą takie dołki, o widzicie? Mm? A tutaj się wkopałem i patrzcie, raz wam pokażę. O, Maksim tu walił. Trafiłem. Tutaj byli Rosjanie. Widzicie? Ile tego jest? Jest po prostu cała warstwa łusek od Maksima. Gdzie się nie grzebnie, to są te łuski. O, widzicie? Jest po prostu aż głucho od tej amunicji do wystrzelonej do Mosina. Jak się tu wkłada łapę, to wszędzie dźwięczą. O, widzicie? Pełno łusek od Maksima. Czyli tu jest bój niemiecko-rosyjski. W czasach bitwy pod Heilsberg Niemcy, właściwie wtedy Prusacy i Rosjanie byli sojusznikami. A tutaj już widzimy rok 1945 styczeń, kiedy coś się ci dawni sojusznicy z czasów czwartej koalicji antyfrancuskiej pokłócili ze sobą, posprzeczali i jedni odwiedzili drugich.
walki pod Lidzbarkiem Warmińskim były dosyć dynamiczne. Okazało się tutaj w Lidzbarku Warmińskim, że to nie Niemcy bronią Lidzbarka Warmińskiego w styczniu 1945 roku, tylko Rosjanie. Bo Rosjanie przyszli do Lidzbarka jeszcze przed Niemcami. O 4 rano 31 stycznia 1945 roku 123 Pułk Strzelecki 62 Dywizji Piechoty 44 Korpusu 31 Armii 3 Frontu Białoruskiego zajął bez walki Heilsberg, czyli Lidzbark Warmiński, i mimo trwających cały dzień niemieckich prób odbicia miasta, Armia Czerwona utrzymała w swych rękach Heilsberg, zmuszając Niemców do odwrotu. O Jezu, ale to nie wszystko. Jest zupełnie podwieszony, nie wiem jak ten rów kopali. Pokaż. Same ślepaki do Mosina. Same są ślepaki. Nie wiem, może po wojnie coś tu robili. Pełno łusek tutaj. To wszystko widać, wszystko ślepak jest, nie? Tak. Nie wiem. Ja też nie wiem. Zobacz, one tak fajnie kryzowane są. Tak, te kryzy są takie, widać, że się rozszerzały przy strzale, nie? Były zagniecione. I się rozszerzały, no. Może tak aż nie widać, ale... Dobrze, następny. Ruscy strzelali ślepakami do Niemców, czy jak? Zobacz. Ale tam ostre, u mnie leżały ostre, a tu są same ślepaki. Zobacz. To pod samą darnią. O, tutaj, zobacz. Rzeczywiście. Jak ten rów był kopany, może to było wywalone na wierzch. Może było w okopie, ale... Po co ślepakami? Czekaj, co tu jest na tych tenkach łusek? Może to coś po wojnie, kurde, ktoś się tutaj bawił. Ćwiczenia? Będzie na Mosiądz. Będzie na Mosiądz. Zobaczcie, no nie wiadomo. Następny. No tutaj na pewno były walki w styczniu, są ślady po tych walkach. Krzychu znalazł następny, ten zamek od Mausera. Ale... Następny. No nie są. Zobacz tu one. Zerknij, czekaj, zobacz. Już patrzymy. O, same ślepaki. Zobaczcie. Na odstraszanie Niemców. Da. Wojna psychologiczna. O, maska przeciwgazowa. Ale po Niemcach. Pokaż. Ryj jest rzeczywiście od maski. Patrz, tutaj taki dziwny las. W samym dołku. Rzeczywiście, jest to zawór oddechowy od niemieckiej maski przeciwgazowej wojskowej. Druga wojna światowa. O. Kiedyś tego było pełno po lasach, nie? To był taki widomy ślad, że byli Niemcy. No patrz. Może jeszcze reszta maski jest gdzieś. No jest coś. Może reszta tego zaworu. O, tutaj Tomek znalazł, zobaczcie. Typowa łuska od muchobojki przyniósł, a tutaj koło tej łuski było? Tak, bezpośrednio. Typowa ruska lożka, ona miała bardzo krótki ten chwyt. O, i tu masz resztę do tej łyżki, tak, rzeczywiście. Tak. Ten krótki uchwyt, tak jak wspomniałeś, no, więc tak, zgadza się. To będzie to, nie? Lożka. No. No i zobacz, jaką zupkę można było tym wiosłować, z aluminium wyklepana. No, gratuluję, ślad po Armii Czerwonej. 45. Można panowie? Można. Taką łyżką? No, nie. Dla ciebie taką idealna, łuskę. Tomek. Jak ja kopałem, wiem, jeszcze była ciepła. Także świeżo wystrzelona. No dobra, zebraliśmy się wszyscy. O. Na razie wojny napoleońskiej to nie ma. Na razie to jest 45 rok styczeń. No, ale tyle bagnetów jest, że nie ma siły, żeby to właśnie wyskoczyło pod któryś bagnet. No tak, to prawda. No dobra, słuchajcie. W dalszym ciągu szukamy, kombinujemy. Chwilowo druga wojna wychodzi, a nie wojny napoleońskie. No ale tak bywa. Dobra, słuchajcie. Tak by z tą bitwą wyglądało. Ja już wracam, mam już dosyć tego lasu, słuchajcie. I jedziemy już na właściwe pola bitwy pod Heilsberg. No i co? Jesteśmy już na polu bitwy pod Heilsberg. I coś już mamy, jakiś sygnał. O, już widzę. No i proszę. No, nie jest to może pierwszy sygnał, jaki tutaj natrafiłem, ale widzicie, jest odłamek granatu. Czyli mamy już pierwszy ślad bitwy pod Heilsberg. Te granaty rozpryskiwały się w szeregach żołnierzy. No i wyobraźcie sobie dostać takim kawałkiem metalu, nie? Już o tym zresztą opowiadałem. W
Wchodzimy na pole bitwy pod Heilsberg i mam nadzieję, że już teraz będzie lepiej. Będziemy znajdować takie rzeczy, jakie chcę znaleźć, ponieważ ten eksperyment z lasem no, nie wypalił kompletnie. Szukamy. Niestety pole nie jest zaorane, ale jakoś sobie radzimy. Jak widzieliście, ten jeden odłamek granatu to już jest całkiem fajne znalezisko. Przynajmniej to, co chciałem tutaj znaleźć. Dokładnie, no spodziewałem się tego, powiem szczerze, że jakiś odłamek granatu znajdę na wejście. Ale miejmy nadzieję, że całe kule się zdarzą i może jakieś inne fajne efekty. Darek dzisiaj biega z Deusem, więc jest nadzieja. No niestety pole nie jest zaorane. To jest trochę ból, no ale próbujemy. O, i Leszek coś ma. Sygnalizuje. O, jak ładnie. Zobacz, jak ładnie wbito. O. Ale co to jest? Monetka albo guzik? Znaczy, no to próbuj, nie, monetka. Monetka. Nie, guzik. I to taki nawet całkiem współczesny. Chyba co? Na cztery. Nie, francuski, kur... No. Ja jego, Lechu! I co my tutaj mamy, Leszek? Tyczyń honory domu. Napluj czy coś? Porumba. Ja pierniczę. Na pewno francuski guzik. Ten jest, pracuje. No bo jest tak mocowanie. Ma ten koszyczek, no. Koszyczek, tak i tak. Dobra. Nie masz wody? Nie. Tak, ja mam wodę. Ale żeś znalazł. No wszedł, no kurna. A, nie ma sprawiedliwości na tym świecie. No jest Franca jak nic. To czy będzie coś widać? Będzie. Się pokazują. Bar jest jakiś. 36? No coś takiego. Albo coś w tym rodzaju. Czekaj, zbliżymy. Co to jest? Jest numer, na pewno. To jest numer pułku po prostu i to jest ten duży guzik. Masz tutaj w tych labrach i masz numer pułku. Jest pierwszy guziczek. Jest. Francuz na dodatek. Ale miałeś fuksa. Co? Jak głęboko? Oj. 15? Więcej jak 15, nie w takiej brylce. Bo ja myślałem, że monetkę mam, bo to tak bokiem tylko zobaczyłem. Wiesz, to było nie tylko tak, nie. Ale ładnie zagrał? Do tego mówiłem, że monetka jest, bo to tak się działo boczkiem zupełnie. A się okazał ładny koszyczek. Francuz. Także jest Francuz. Na francuski. Znaczy się, no to nie francuski. Po francusku bo... dzisiaj będziesz, Leszek. Lechu, Lechu stawia. Tak, dzisiaj dziś Lechu, Lechu stawia po francusku tą. No, kurde, Lech. Ale kolorek, tak. No nie duży, ale jestem duży. Kochani, mam pecha do tego guziku napoleońskim. Wiecie, że ja przez całe życie poznajdowałem na polach bitew napoleońskich setki guzików. Rosyjskich, pruskich i tak dalej. Wiecie, że ja nigdy takiego normalnego francuskiego guzika nie znalazłem? I znów Lechu. Tak, i znowu Lechu. I nie tyle słów gniewnych przejdzie przez duszę w rozpaczy, ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy. I to są właśnie kartacze z bitwy pod Heilsberg. Znalazł je Tomek. Mm-hmm. O, widzisz, no. Taki ładunek tych kartaczy w takiej puszce było całkiem sporo. Tam, no, tam 12 chyba, tam jakieś takie wielokrotności, nie? Zamiatało. Tak, piechotę na krótki dystans zamiatało. Także ktoś tu strzelił z kartaczy, to na bardzo krótkie dystanse było strzelane, nie? Na kilkadziesiąt metrów najwyżej. Zbyt humanitarne to nie było, nie? No wiesz, wojna ogólnie jest mało humanitarna. Nie jest humanitarna, ale to już w ogóle. Wiesz, mnie zawsze wkurza, jak ktoś mówi o humanitarnych broniach, nie? Kurde, jak można humanitarnie komuś zrobić krzywdę, nie? Kurde. Także no broń jak broń, właśnie, kartaczyki. Wyobraźcie sobie, że to was trafia. Nie. Kuleczki stalowe. Nikt nie chce. Także jak widzicie, się dzieje. Wszystko, każdy coś tam znalazł, te swoje odłamki tych granatów. Tutaj Tomek znalazł kulki jeszcze różnych operamentów. Będzie. Tak, będzie coś. A Leszek na razie prowadzi, no. A co Leszek znalazł? Co Leszek nie jest? Nie. Francuski guzik, chyba 36. Piechota liniowa. Ale to jest Leszek, nie? Mhm. Ja wiem, że to jest Leszek. Leszek i jego szczęście. Ktoś nas tu bardzo obraził. Szukamy. Damy radę, pobijemy Leszka. No, nasz kółeczko. No, od woza odleciało, panie. No, ale już myślałem, że kulka jakaś będzie.
I proszę. Chodź, Ola, zobacz, co tutaj mam. Chodź, cała. O, już wiem, co to jest. Kulisie znalazłeś. I ja też wiem, co to jest, tylko chciał, żeby jeszcze była cała, ale tak... Będzie cała. Jest cała, no. No patrz, sensiasz Antoni. Ledwo tu przyjechał, już ma kulę. No to jest ciężko ją, wiesz, wydłubać. Ona jest ciężka sama w sobie. Ciekawe, czy będzie granat, czy kula, nie? Mhm. 6 funtówka. Po saperów? Tak. O, to żeby to poszło, to najlepiej chyba jak to podważysz padlem. O, już, już słyszę Darka. Ale to jest... Pewnie będę dzisiaj musiał stawiać. Nie. Czekaj, szóstka. Aha. Chyba szóstka, tak mi się wydaje. Ale to Boże. Caluśka piękna. Czekaj, kula, lita? Chyba lita kula. No. Piękna, gratuluję Tomku. Dzięki. O. Jest. Dam córce do zabawy. Tak. Kulą będzie rzucał. Bitwa pod Heilsberg przynosi. No zobacz, Lechu guzik. Tomek, kurczę, kule. Jest dobrze, jest dobrze. Poczekaj, bo jeszcze nie wszystko. Co tam jeszcze znalazłeś? Co trzy? O, kochany, to też jest tej bajki. To też jest ta bajka. To też jest tej bajki. Zawiesie. Zawiesie. Piękne. Daję. Daję to pole. Tak. Mamy ślady po bitwie z 1807 roku. Ta kula została wystrzelona 10 czerwca. Po południu. Zdecydowanie. Dobra, Kibo. Piłki tu macie, kurde, i nie zbieracie? Ja, o, też masz fajne. Ale to też był wielki. Wszyscy się zbiegają. Jest fajne znalezisko, naprawdę fajne. Bardzo lubię znajdować kule. No dzisiaj jakoś nie dane mi jeszcze było, ale kto wie. Jestem ciągle w grze. Jutro też jest dzień. O, to lepiej. Co my tu mamy? A, widzę. Chodźcie, zobaczycie. Widzicie? Tutaj. O. Klamerka. Klamerka to porządzenie. To na pewno jest z tej bitwy. Płciutko leżała. Tak, to jest na pewno z tej bitwy. To jest z tej bajki. Oczywiście nie jest tak fajne jak kula Tomka czy guzik Leszka. No ale walczymy. No ja dzisiaj nic nie znajdę, słuchajcie, bo już krzyczą, że jest kolejna kula. Lecę tam. Cały czas filmuję. Wiem, złej paletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Ale mam dzisiaj pecha chyba. Krzechu znalazł? Krzechu podjął wyzwanie Actimela i znalazł kulę. Idziemy gratulować. Jak mi to ma to? Najmniej... No jest, jest. Masz kulisie. Czyń honory, Krzychu. No to są. Ale to twarcie, taka sama. To się kuje tą ziemię po prostu. Będzie taka sama. Słuchajcie, 6 funtówki mieli zarówno Rosjanie, jak i Francuzi, nie? Więc to się nie da po tej kuli powiedzieć, czy ona jest... Chyba, że na niej jakieś litery będą, nie? W tym saliwie. O, reszta. Jest. Jest kulisie. Idzie? Idzie to. Jest. Piękno. Jesteś piękna. No to dwie kulki i teraz armatka i będzie zagadka, nie? Tak jest. Piękna. Dziękujemy.
Piękna kula. No to dziś. Artyleria się zbiera, jak widać. Tylko jest ten problem z tymi kulami, że nie potrafimy powiedzieć, czy one były francuskie, czy rosyjskie, ponieważ wszystkie działa w tamtym czasie, zarówno czy wszystkie, może nie, ale francuskie i rosyjskie miały wagomiar 6 funtów i to są kule 6-funtowe, zarówno ta Tomka, jak i ta Krzycha. Szukamy. Szukamy. Brawo. Jedziemy dalej. Yeah. To dopiero druga kulka. Teraz sobie podpisz, żebyś nie pomylił z moją. Trzecia kula. Trzecia kula? Darek ma kulę. Ulepił sobie z nosa. No tak. To jest mikrokulka. Tak. Ale mam jeszcze monetkę srebrną. Tak? O. Jak chcesz zobaczyć. I chyba z tej bajki, bo teraz ślepy jestem jak byk. Aha. Ale to jest to. Aha. A jest orzeł. Widzę, tak. 1801 albo 4 to. No i tutaj Fryderyk Wilhelm, tak? Tak. No i jest tutaj, rzeczywiście. O, teraz będzie widać. 1800, kurde, też nie widzę. Pierwszy albo czwarty jest też. W każdym razie z czasów tej bitwy mniej więcej. Ślepy jestem. Parę kulek, kawałek granatów. Aha, słuchaj. No i tym kluczem z pewnością... Działoczyny się wykonywało przy armacie napoleońskiej. Wspaniały klucz. Taki na pamiątkę? Tak jest. Dobra, działamy dalej. No zobaczcie, wychodzi cały czas coś tutaj wychodzi. Bitwa była wielka, krwawa. Pewnie tam około 10 tysięcy zabitych, kilkadziesiąt tysięcy rannych i jakieś mniej więcej, no niech będzie 140 tysięcy walczących. Kolorek jakiś, guzik będzie? Guzik będzie jak zwykle. No, mam tu jakiś sygnał. Wygląda trochę jak kula, ale to są może po prostu moje pobożne życzenia. No jest coś głębiej. Ale tą ziemię to się po prostu normalnie kuje. No nie. Ta super kule ma. Oczywiście, że mam kule. Srule mam. Patrzcie, tak ładnie dzwoniło. Wykułem jakieś 20-30 cm pod ziemią. Zdecydowanie to nie jest mój dzień. Dobrze, że chłopakom idzie. Będzie co pokazać. No i co? I kolejny dzień pod Lidzbarkiem Warmińskim poszukiwań. Dzisiaj jesteśmy w liczniejszej grupie. Jest ładniejsza pogoda, nie jest tak mokro. Z nami są gospodarze. Tutaj tego pola właśnie, czyli Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie. Zaraz się z nimi spotkamy, zobaczymy teraz w większej grupie. Mam nadzieję, że coś znajdziemy i ja mam nadzieję, że ja coś znajdę, bo jak na razie to mnie prześladuje po prostu pech. Kudzyk, proszę pana. Może i nie, monetka. Są płaski. Monetka. To nic nie widać strasznie na razie. O, ślina, widzicie. To jest najlepsze. Chyba monetka, co? Chodź. Mhm. No, moneta. Pruska moneta. Cesarstwo już niemieckie. Cesarstwo niemieckie, moneta tam po 1870. Mamy chyba moje gdzieś. A, 45 rok, lotka od macierzówy po prostu. A, tego dużo tutaj. Zobaczymy. Taki, wiecie, sygnalik,
Typu na przykład. O, glina. Jest. Patrzymy, co to jest. Coś tu jest. Tu się ciężko kopie, powiem wam szczerze. Ucieka ten sygnał. Tutaj jest. W tej grudce. Jest rozwiązanie zagadki. Jest. Widzicie? Guzik. Guzik, moi drodzy, z bitwy ewidentnie, ale jak zwykle niestety nie francuski, tylko rosyjski. Ja już wam mówiłem. Ja nie mam szczęścia do guzików napoleońskich. Ja znajduję guziki. To nie jest tak, że ja nie umiem znajdować guzików. Proszę o guzik z bitwy. Tylko że nie taki, jakiego szukam cały czas, całe życie. Wyobraźcie sobie, ile ja rzeczy w życiu znalazłem, a nigdy w życiu nie znalazłem guzika napoleońskiego. Leszek mnie pogłębił wczoraj. Po prostu wszedł tutaj i znalazł. A mi pozostaje tylko mu na razie zazdrościć i znajdować guziki innych armii, na przykład rosyjskiej. Coś ładnego, kolorowe wreszcie. Ciężka, twarda glina, moi drodzy. Widziała mnie. Dobra, przyjrzyjmy się temu. Wróconej ziemi, zobaczymy razem. Gdzieś tu chyba. Tutaj. Tą glinę się rozkrusza i proszę, mamy no tak typowe znalezisko tutaj. Ja wam nawet 1/10 tych kul, które tutaj znajduję, nie pokazuję, no ale widać, że było strzelane, prawda? Ta kula jest odkształcona wyraźnie, raczej nie przez orkę, tylko coś trafiła. Jakby mieli. Mamy. Jesteś. Glińsko. Jakiś kulorek. Moi drodzy. Ziemia. No i jest kolejna kula. Widzicie? Też odkształcona. O, widzicie. Kolejna kulisia. Na tych ukwieconych łąkach pod Lidzbarkiem Warmińskim. I tropem tych kulek sobie idziemy. Bo tam, gdzie kule padały, no, tam byli pewnie jacyś żołnierze, ktoś w nich celował, więc no może jakieś drobne przedmioty z ich mundurów gdzieś tu się walają, trzeba szukać, no trzeba wyciągać każdą kulkę, bo to jest kolorowy sygnał. A tutaj taka malutka kuleczka leżąca płytko daje taki sam sygnał jak kula armatnia leżąca głęboko. Piękny sygnał. To jest gigantyczny, kurde, po prostu
Ach, już widzę ten piękny guzik płaszczowy. Jest. Wywaliłem, patrzcie. Widzicie? No, widzicie? Tutaj? Dobra, wyciągamy. Ale niestety ja już wiem, co to jest. To jest tak zwana majówka. Widzicie tą głowę człowieka? Już poznaję. To jest taka wpinka z okazji rocznicy święta 1 maja w III Rzeszy. To jest orzeł niemiecki. Jest taki ludek i napisany jest 1 maj. I tutaj data odpowiednia, tam 36 albo 37 rok pewnie. O, widzicie? Tu jest niemiecki Adler. O, tak. A jak to obrócimy? Może z drugiej strony lepiej widać? No jasne, że lepiej widać. Widzicie? Widać nawet znak miłości hitlerowski. Tak, ewidentnie majówa po prostu niemiecka. No niestety. A miało być tak pięknie, wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy, ale i tak tutaj jest pięknie. Zobaczcie, ja kocham Warmię, Warmię po prostu uwielbiam Warmię. Ale ta druga wojna dzisiaj mnie prześladuje. Wczoraj zaczęliśmy właśnie od drugiej wojny i teraz widzę, że cały czas ta passa drugowojenna trwa. Ale nie o to chodzi przecież. Wojny napoleońskie. Tak słońce wyciera za chmur i chowa się za tymi chmurami. No i co, chodzę tutaj. Jest to pięknie. Może jak ja tutaj lubię być. Odłamki tylko z II wojny światowej. No jak znam życie, kolejny odłamek, prawda? No jednak jestem debeściak. Jednak nie jestem gorszy niż inni w każdym razie. Patrzcie. Ta moja płciutka. Patrzcie, widzicie? Płyciuteńka była. Ta była płyciuteńko zupełnie kulisia. Widzicie? Widzicie? Kulisia. No dobra. Wyciągamy. Uwaga. Jest. Mamy już ją. Zostałaś. To jest kamień, ją blokuje. Kamień wywalimy. Ale to zginie. O, moje paznokcie. Dobra. Ach, jest, poszło. Słuchajcie. Za każdym razem, co tu przejeżdżam, to taką kulkę znajduję i uważam to za punkt honoru, taką kulkę znaleźć. Tylko nigdy nie zdarza mi się tego znaleźć, takiej kuli 6-funtówki, najpopularniejszej kuli na tym polu bitwy, tak po prostu z marszu od razu. Muszę się troszeczkę nabiedzić. I wy za każdym razem te moje biedzenie się obserwujecie, ale kulę mam. Dobra, kuli się w plecaku i ruszam do chłopaków. Trochę poszukam jeszcze po drodze. Nie jestem taki najgorszy. To prawda, guzika nie znalazłem, ale okej. Okay.
Tak. Ja wiem, co to jest. Wiecie, co to jest? Słuchajcie, nie zalewam. To jest mój pierwszy w życiu francuski guzik. I to jeszcze w jakim stanie. Zobaczcie, z tamtej 36. Leszka, to się można było domyślać, że to była 36. No na mojej czwórce wszystko widać jak na dłoni. Czwarty pułk piechoty liniowej prawdopodobnie. Przepiękny guzik. Moje marzenie od lat. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę. Piękny guziczek, naprawdę czwóreczka śliczna. Arsenowy chyba, albo coś w tym rodzaju. W każdym razie jest piękny. Kocham go. Czwóreczka jak malowanie. Widzicie? Delikatny, jest bardzo cieniutki. Się może złamać łatwo. Kto jest debejściak? Wracam, to już znak do Popkiewicza, że Olaf, już dzisiaj znalazłeś to, co powinieneś znaleźć na polu bitwy pod Heilsberg. Wracamy, pora na podsumowania. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę. Da-da! Widzicie, są kule. Każdy znalazł po jednej w sumie. Ja bardzo dziękuję w imieniu Darka, Leszka i dwóch Tomków, chłopakom tutaj obecnym z Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego, którzy nas tutaj zaprosili i pozwolili nam coś znaleźć na wojnach napoleońskich pod Heilsberg, bo szukaliśmy tam w lesie, to sami widzieliście, sama druga wojna wychodzi. I co? Spełniłem swoje marzenie, znalazłem guzik napoleoński. Czwarty pułk piechoty liniowej, guzik płaszczowy. Dziękuję wam jeszcze raz wszystkim. Do zobaczenia, do następnego razu.